witajcie w kolejnym odcinku programu Hortivizja. Dzisiaj przyszedł czas na drugą część naszej relacji z targów w Gołchowie. I dzisiaj skupimy się na ochronie biologicznej i chemicznej warzyw i roślin ozdobnych. Zapraszam. Na 20 dniach ogrodnika w Gołchowie chcieliśmy większą uwagę zwrócić na Prestop. Prestop jest biologicznym fungicydem, który przez normalną rejestrację, jak wszystkie środki ochrony roślin. W swoim składzie zawiera żywe kultury grzybni i zarodniki, które służą nam do ochrony biologicznej przeciwko różnego rodzaju patogenom. Działanie Prestopa polega na tak zwanym nadpasożytnictwie, to znaczy, że on swoimi enzymami rozpuszcza ściany komórkowe grzybów patogenicznych, jak również stosując go zasiedlamy, kolonizujemy i dzięki temu zabieramy miejsce grzybom patogenicznym. Środek biologiczny Prestop stosujemy w formie oprysku, możemy stosować poprzez systemy fertygacyjne, możemy stosować poprzez systemy nawadniające, jak również mieszak z podłożem. Fungicyd biologiczny Prestop jest stosowany przeciwko szarej pleśni Didymellis. Stosujemy go w uprawie pomidora, ogórka i truskawki, gdyż tam ma rejestrację, natomiast pracujemy nad kolejnymi rejestracjami i poszerzeniem możliwości jego stosowania. Tam stosujemy go w formie oprysku 0,5%. Prestop również jest używany przeciwko chorobom systemu korzeniowego, takim patogenom jak fusarium, pytium, fytoftora i rizoktonia. I tam może być stosowany w uprawie roślin zielnych, roślin ozdobnych, jak i innych roślin warzywnych. Prestop, będąc fungicydem biologicznym, jest bezpieczny dla organizmów żywych, również dla organizmów dobroczynnych w szklarniach. Nie ma okresu karencji i może być stosowany w okresach zbiorów. Witam serdecznie, Marcin Fajecki, firma WASP. Firma WASP zajmuje się produktami do ochrony warzyw, szeroko rozumianych oczywiście. Firma WASP jest oczywiście dostawcą szeroko rozumianej chemii do ochrony roślin w rolnictwie, ale nie tylko. My też w swojej ofercie od pewnego czasu mamy produkty biologiczne, gdzie być może wydawać się to dziwne, posługujemy się różnego rodzaju rozwiązaniami do ochrony roślin uprawnych, w szczególności jeśli chodzi o ochronę pod osłonami. Ale wracając jakby do trzonu naszych rozwiązań, produktów chemicznych, rok temu wprowadziliśmy na rynek produkt Vivando. Vivando jest to fungicyd służący do ochrony ogórka, pomidora czy też papryki pod osłonami, gdzie ten preparat w swoim składzie zawiera nową substancję aktywną, metrafenon, zwalcza mączniaka prawdziwego. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, skuteczne, ale oczywiście my zalecamy uważać, jeśli chodzi o zbyt częste stosowanie tego produktu, gdyż no, nie należy nadużywać tego produktu. Bardzo dobre rozwiązanie, skuteczne, gdzie już od wielu, wielu lat na zachodzie Europy sprawdziło się w ochronie tychże plantacji. Zaś kolejnymi nowościami, gdzie my zaczęliśmy silny rozwój, oprócz rozwiązań chemicznych, są też rozwiązania biologiczne, które mamy w bardzo mocnym rozwoju, ale o tych rozwiązaniach powiemy dość niebawem. Mamy biologiczne fungicydy, jak i też insektycydy. Ciekawością i nowością obecnie na rynku są nemasysy wszelkiego rodzaju, czyli organizmy w postaci nicień, które zwalczają szkodniki w uprawie pod osłonami, jak i też w uprawach gruntowych, gdzie mamy przykład truskawki uprawianej czy pod osłonami, czy w gruncie, gdzie są nawadniane intensywnie, do zwalczania czy opuchlaka, czy też innych szkodników pojawiających się w uprawach szklarniowych. Od 3 lat na targach w Gołchowie prezentujemy całą linię produktów mikrobiologicznych służących do zwalczania chorób, szkodników, roślin. Od tego roku współpracujemy z 3 firmami. Firmy, które oferują preparaty do zwalczania chorób, szkodników, które są produkowane na bazie pożytecznych grzybów, pożytecznych bakterii. W laboratoriach namnażamy te mikroorganizmy, są one stosowane później przez ogrodników w celu zwalczania chorób, szkodników w szklarniach, w produkcji szklarniowej, w produkcji tunelowej,
Ta technologia jest o tyle ciekawa, że te wszystkie preparaty posiadają certyfikaty do produkcji ekologicznej, są bezpieczne do środowiska. Godzinę po zabiegu możemy taki produkt, taki pomidor, ogórek, truskawkę, malinę spożywać, czyli są zupełnie bezpieczne dla konsumenta, jednocześnie bezpieczne dla środowiska. W pierwszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na ostatni odcinek poświęcony targom w Gołchowie, w którym skupimy się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.